Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Legend of Zelda Link Between Worlds. Ja jestem oczywiście w Hyrule, przy naszym domku, przeniosłem się tam, ponieważ zakupiłem resztę tych przedmiotów, które były, znaczy wypożyczyłem, zawsze mi się to myli, ale jest jeszcze inna tutaj przyczyna, ponieważ aby dojść do wodnego dungeonu, musimy chyba się udać, z tego co pamiętam, tutaj w rejony właśnie House of Gales. Tam gdzieś musimy znaleźć wyrwę. Dokładnie już nie pamiętam, czy ona tam gdzieś była, czy po prostu można było się dostać z Lorul, ale chyba tak, chyba powinna tu być. Poczekajcie. Może nie tyle co tu, ale gdzieś na pewno jest, gdzieś na pewno jest. Wiecie co, będziemy musieli to sprawdzić. Więc spokojnie, spokojnie. Poszukamy sobie na spokojnie. Gdzieś w tym rejonie musi coś takiego się znajdować, na pewno. Okej, no to co? Trzeba się porozglądać troszeczkę. Na ściankach czy czegoś nie ma tutaj dziwnego. A jest, jest, kurczę, słuchajcie, jest wyrwa. I dobrze, wydaje mi się, że stąd powinniśmy się tam dostać, więc zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Dobrze, jesteśmy w tym rejonie. Welcome back to Lorul Kingdom, Link. Not far from here is a maze built to contain the power of fire. No i dobrze, ekstra, bardzo fajnie, o przy okazji jak jesteśmy tutaj, zaraz sobie użyjemy bombki, naszej mega bombki, tak jest, fajnie, już się bałem, że nie wysadzi tego, bo są takie wyrwy, których nie wysadzimy zwykłymi, słuchajcie, bombkami, są ekstra, mega, wielkie bombki. Jak to wygląda tutaj, o, mam jeszcze jeden, okej, nie mam tych potionków, więc złapiemy sobie wróżka, co? Trzy wróżki. Zawsze są takie jakby trzy wskrzeszenia. Dobrze je mieć, dobrze je mieć. Wow, 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 nie, nie trać tu serduszek. Zobaczcie, ile tracę serduszek. Przy takim głupim krabie dwa chyba straciłem. Naprawdę jest tutaj ciężej. Jeszcze byśmy, wiecie co, posprawdzali czasem, czy nie ma gdzieś tu jakichś ukrytych skarbów. Ale chyba nie. Możliwe, że z drugiej strony była. Okej, dobra, nie będę się tym zajmował na razie w tej chwili. Tu coś widzę. Słyszę, że jest gdzieś Maja Mai. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Ważne, abyśmy się dostali tutaj do głównego tego zbiornika wodnego. I tam zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Jest taki wielki żółw. On jest niegroźny. Ale będzie nas prosił, abyśmy znaleźli troje chyba jego dzieci, jej dzieci. Nie mogę z nim pogadać? Czekajcie. Czy coś tam gadał? Okej. Jedno z tych dzieci jest tutaj. Czekajcie, tu, o właśnie. Ale w sumie czekajcie, można na niego chyba wejść i właśnie. Aha, nie, dobrze, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, tak. Ekstra. Pięknie. Jednego mamy uwolnionego. Zostało jeszcze dwoje. Zostało jeszcze dwoje. Przy okazji, tam jest, kurczę, Piece of Heart. Też dobrze by było to zdobyć. Jeden z tego, co pamiętam, jest tutaj. Wystarczy, wiecie co? O, właśnie jest, ekstra. W ten sposób go ściągnąć ze ścianki. No i został jeszcze jeden. Z tym jednym gdzieś też tu musi być. Gdzieś tu musi być. Tam na górze jest jeszcze skarb. O, proszę. Przy okazji. O, jest, 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 jest. Czekajcie. Pięknie. Mam kolejnego do kolekcji. Hmm.
Muszę wyjść tam na brzeg i go poszukać. Ale jeszcze bym chciał zdobyć właśnie ten skarb, co tam był. Nie wiem, co tam. Pewnie rupie będą, bo zazwyczaj to tam się znajduje. Okej, nie wiem, czy tędy nie przejdę. Tam dalej oczywiście. Zobaczymy zresztą. Ale chyba nie. Dobrze, że mam ten pasek troszeczkę zwiększony w tej chwili, więc mogę troszeczkę dalej się zapuścić. Okej, tutaj jest jakiś sklep z tarczami, ale nic ciekawego tam nie ma. Tu natomiast kolejnego Maja Maj mamy. Ta w ogóle nazwa jest dziwna. No ale nic. Okej, wyrwa jest znowu, ale tutaj nie będziemy wchodzić. O, jest, fajnie. Znalazłem przy okazji go. Pięknie. No i mamy całą trójkę uwolnioną. Teraz będziemy mogli się dostać do dungeonu, do wodnego dungeonu. Chyba dobrze mówię, że to będzie ten wodny. No, chyba tak. Okej. Słuchajcie, teraz jak ten żółw, widzicie, on się złączył tak jakby. Możemy wejść na jego grzbiet. Gdzie on jest? Gdzieś tu pływa po prostu. O, jest, fajnie. Możemy wejść na jego grzbiet. Ej. No, poczekamy, aż nas po prostu doprowadzi tam do tej platformy, gdzie można zaskoczyć. Trochę serduszek już straciłem. Nawet jeszcze nie weszłem do tego dungeonu. Ale okej. No i jesteśmy na miejscu. Ekstra. Uruchomimy sobie oczywiście tutaj checkpoint, żebyśmy mieli kolejny. W razie gdyby coś się stało, będziemy mogli już wrócić sobie szybko. Dzięki naszej miotle. Różdżka lodu. O ile dobrze pamiętam, będzie tutaj niezbędna. Ale coś mi tu nie... Czekajcie, mi się pomyliło. To nie jest dungeon wodny. Kurczę. Ha, cholera. To jest dungeon... Ojejku. To jest dungeon... chyba lawy, jakiś lawowy, czy tam ognisty. Zapomniałem, że tu jest na odwrót całkiem. Tak, Turtle Rock. No nic, no dobrze, jak już jestem tutaj, sorki za wprowadzenie was w błąd. No ale jak już jesteśmy na miejscu, to już nie będziemy, wiecie co, szukać kolejnego dungeona, tylko zajmiemy się tym. I teraz tak, tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte, z tej strony jest otwarte. Aha, jesteśmy na dole, mówię, czemu ten przycisk nie działa. Ale chyba i tak nic tu nie zrobimy, więc sobie przejdziemy. Mogę jeszcze właśnie przejść na drugą stronę dzięki tej ściance. No po kolei. Sprawdzamy, co się tu znajduje. Uwaga na tych ognistych, te ogniste smoczki. Dobra, idziemy stąd. Tam i tak chyba nic na razie nie było ciekawego. Tu? Aha, jest główne wejście i tam chyba na dół ono prowadzi. Na razie sobie to darujemy. Najpierw sprawdzimy sobie te piętro całkowicie. Okej, tu jest drugi klucz. Już widzę dwa klucze. Aha, przycisk jest wyżej. Dobrze. I właśnie, tutaj nie wiedziałem, o co chodzi. A trzeba, słuchajcie, zamrozić te platformy, wtedy możemy się dostać na górę. I tu chyba, czekajcie, gdzieś był... Przejdę po prostu tak po tej ściance, bo gdzieś tutaj był klucz. Widziałem ten klucz. Chyba tutaj on był, tak mi się zdaje. Okej, chyba dam radę tam przejść. Jest klucz, dobrze mówiłem, jest na górze. A, okej, to jeszcze raz zrobimy to.
Po prostu poszedłem naokoło, a mogłem w ogóle skręcić tylko tu i będziemy mieli już kolejny. Dobrze, small key. Jest jeden kluczyk. Tu jest zamknięte. I te drzwi się troszeczkę inaczej otwierają. Nie za pomocą klucza, ale za pomocą pewnie jakiejś dźwigni. Tam była jakaś dźwignia. Ale na razie sobie ją daruję. O, łuk, czekajcie, czekajcie. Wow. Powinienem chyba trafić. Nie, jest wyżej, jest wyżej. No dobrze, dobrze. Okej, w ten sposób. Ale kurczę, tak się zastanawiam, czy nie sięgnę tego lodem. Nie, chyba nie. Chyba nie sięgniemy tego tak prosto. Więc dobra, dobra, dobra. Tu jest też zamknięte. Chyba zejdziemy sobie. Chyba sobie zejdziemy piętro niżej. I zobaczymy. Okej. No dawaj, traf go. Ekstra, mam cię. Jeszcze jednego tylko załatwimy. Pięknie. Szkoda, że nie mogę tego serduszka tam wziąć na górze, ale... A, mogę? Nie, nie mogę. Chociaż, czekajcie, mogę. Pięknie. Dobra, mamy serduszko, możemy zejść sobie niżej. Tam jeszcze był skarb, ale na razie się do niego nie mogę dostać. Tu jest chyba klucz, główny klucz do bossa. Aha, to podnosi nam to. W sumie chyba tak niech zostanie. Jesteśmy na B1, czyli tak jakby w piwnicy. No tak. Ojejku. Z nimi trzeba uważać. Trzeba ich najpierw zamrozić. Kurczę, uciekaj, 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 uciekaj. Dawaj mi tą energię. I chyba mamy z głowy, tak jest. Ekstra. Jest już portal, jest już portal. To dobry znak, powiedzmy, że pół dungeonu mamy z głowy. Teraz tak, tu sobie sprawdziliśmy. Jeszcze została ta druga strona. No i oczywiście możemy przejść... czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś mi to... nie pasuje. O, pięknie. Jest kluczyk, kolejny. Kurczę, nawet go nie zauważyłem, że tu leżał między tymi śmieciami. Więc chyba nic tu na nas więcej nie czeka. Możemy wrócić. Tu mogę jeszcze przejść. Mogę przejść, zobaczyć na drugiej stronie, czy nie ma czegoś. A nie, sorry, nie przejdziemy. Tędy nie przejdziemy. Mamy dwa klucze. Mamy dwa klucze. Zobaczymy jeszcze z tej strony. Też nie przejdziemy, ale... ale coś tu widziałem, coś tu widziałem. Okej, jest. Dobra, jednego użyliśmy, fajnie. Z wami już miałem styczność, kurczę. A, jejku, 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 szybko rób tą platformę. Ja się tu bawię, zapomniałem, że... Aj, dawaj, dawaj, kurczę, nie mogę przejść. Aha, jest, jakiś przycisk się uruchomił. Jakiś przycisk się uruchomił, dawaj, 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 idziemy stąd. Tu już na pewno nie będziemy wracać. Mamy przejście, dobrze. Aha, rozumiem. Tylko wiecie co, za nim jeszcze to sobie zrobimy, zobaczę tu.
czegoś nie ma. Jest kolejny. Jest kolejny przycisk, no proszę. No, pięknie mnie zrobiłeś. Okej, czyli tak. To jest chyba, czekajcie. A, widzicie, widzicie, bo tutaj jest ukryte przejście. Nawet nie spojrzałem na mapkę i tyle. Dobrze wiedzieć. Tylko, że teraz i tak chyba nic z tym nie zrobię. No mogę jeszcze tam iść, ale zanim to zrobię, wiecie co tu chciałem sprawdzić. O, właśnie to. No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Czyli przyjdziemy tutaj na początek. Okej, no nic, sprawdzimy tamto. Ojejku. Sprawdzimy właśnie te tutaj drzwi. Aha, jest tam coś. A, widzicie. Lodem też można włączyć. Lodem też można włączyć te dźwignie. Widzę, że teraz będziemy mogli się wyżej troszeczkę dostać. Z tym, że tutaj i tak nic chyba nie zrobię. Bo nie mam jeszcze klucza. Nie mam jeszcze klucza. Ale tu coś jeszcze można chyba wykombinować. No pewnie. Okej, teraz mi brakuje jednego. Ale to sobie możemy, wiecie co? O, właśnie. Zrobić tu skrócik kolejny. Aha, i coś się tam... O, proszę, 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 proszę. Tu chyba jeszcze coś musimy uruchomić. Nie wiem co... Aha, tu jest jeszcze. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wiem już, o co chodzi. No, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Kurczę, chyba nie zdążę. Teraz, dawaj, 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 dawaj. Stąd chyba powinienem teraz przejść. Właśnie, dokładnie, dokładnie. Tu się uda. Aha, czyli trzeba, wiecie co? Załatwić tych magików. Jest tu kolejny. Dobrze, dobrze, dobrze. No, pokazuj się, pokazuj się. Aj, nie, 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 nie. To trzeba jakoś inaczej. Chyba z góry go po prostu załatwię. Nie tędy. Muszę ich pozałatwiać, bo widzę, że... Widzę, że one są... Oni są po prostu kluczem. No właśnie, tu jest znowu. Znowu się pojawiło. Ale jeszcze... Tu jest jeden i tego jednego też załatwimy za chwileczkę. Właśnie dzięki temu, że tu przejdziemy. No ekstra. Jest skarb, jest skarb. Czyli o to tu chodziło. Dawaj po niego. Ciekawe co tam będzie, bo wiecie co, jest to główna, znaczy duża to jest skrzynka, być może to jest... Cholera, źle zrobiłem chyba. Ojejku, źle, źle, źle. No właśnie, to trzeba było jeszcze wziąć do góry. Kurczę, będę się teraz bawił z tym. Ciekawe czy tam nie ma właśnie klucza.
Ale chyba nie, chyba nie. Chyba coś musi być innego. Chociaż to jest duża skrzynka, więc może być coś wartościowego. No dawaj, 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 dawaj. Okej. I teraz się w końcu do niej dobiorę. O kurcze, Hylian Shield. Nie wierzę. Mamy tarczę. Ha! Pięknie, kurczę, mocniejsza tarcza. Fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, ale kurczę, to i tak mnie tutaj nie satysfakcjonuje, bo nie mamy kluczyka. Musimy tu jeszcze jedne drzwi otworzyć. No teraz się zastanawiam. No tutaj byliśmy. Tu byłem, na pewno. Tam na górze. No właśnie, tam na górę jeszcze nie weszłem. Jeszcze na dodatek oni tu są. Musimy chyba wrócić, wiecie co, na poprzednie piętro, bo być może czegoś tam nie zrobiłem. Tam jest kolejny skarb. Tylko trzeba właśnie tych znowu tu rozwalić. Nie, wrócę, wiecie co, na razie na górę. Tu jest główny skarb, już widzę. Tylko że... Jak się do niego dobrać? No dobra, dobra, dobra. Chwila, chwila. Coś tam... Może jakiś pomysł mam. Spróbujemy tutaj ścianką przejść. A widzicie, tam nie przejdę. Dobrze, dobrze, dobrze. Spróbujmy z drugiej strony w takim razie. Okej, czy ja tu byłem na górze? A, tu nie byłem, tu nie byłem. Gdzie to mnie w ogóle wróci, co? Cholera, mam mało życia jeszcze na dodatek. Załatwimy ich po prostu tak. Najwyżej jeszcze tu wrócę. Tam są te przyciski, one gdzieś też nas prowadzą. One nas też gdzieś będą pewnie prowadzić. Zaraz zobaczymy gdzie. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Znaczy dwa są. Czy ja tam w ogóle dam radę? Dam radę chyba tak. Okej. Aha, jestem tu. Wyszedłem z powrotem. Za bardzo mnie to nie ratuje. Ja mam trzy wróżki, więc one mi tutaj nie są potrzebne. Okej. Czyli tak. Nie wiem po co to robię, bo wystarczyło, że tak sobie zrobię przejście. I gitara. Zobaczymy jeszcze, tutaj jeden był przycisk. O właśnie, ten. Aha, jesteśmy tu. I w sumie... Mogę zobaczyć tylko, co jest na ścianie. Z drugiej strony też. Dawaj, dawaj, dasz radę. Szybko, 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 szybko. Nie ma za bardzo nic tutaj do roboty.
Można jeszcze sprawdzić sobie tą stronę tu. Aha, tutaj byłem. Już pamiętam. A kurczę, słuchajcie, tu przecież jest... Ojejku. Nie poczekałem po prostu. A lawą przecież można się dostać i teraz... O, pięknie. Pewnie będzie klucz. Kompas, jednak nie. Jednak to nie klucz. Ujejku. No ale dobra, no tu mogę przejść jeszcze dodatkowo. O, ekstra. Jest przycisk. Są górne wrota otworzone. Są górne wrota otworzone. Tu są trzy serduszka, fajnie. Przydadzą się na pewno tylko teraz. O właśnie, tędy się dostaniemy. I cholera jest. Nie. No nie, no myślałem, że to będzie... Że to będzie, słuchajcie, klucz, ale jednak nie. Klucz jest, a widzicie, w tamtym pomieszczeniu obok. Czy tylko, że... A nie, tędy jakoś... Zaraz. Chyba mam pomysł. Coś tam musiałem chyba minąć, wiecie co, w tych teleportach jeszcze. Zaraz zobaczymy. To było tutaj? Nie, to nie były tu. Te teleporty... One chyba tutaj były. No właśnie, tu jest ten jeden. Nie, no tam nie. Tam byłem. Kurczę, jak się tam dostać do tego klucza? Gdzieś musi być chyba jeszcze jeden teleport. Tak mi się zdaje przynajmniej. Aha, tu jeszcze jest. Zaraz. Chwila. Czy ja tu, kurczę, gdzieś skarb minąłem? Nie wiem. Ewidentnie jest w tym pomieszczeniu, chyba że na dole. Chyba że w niższym tym. No ale to tu będę przecież, nie? Kurczę. A, tu jest jeszcze przycisk. Okej, czekajcie. Troszeczkę mi tutaj... troszeczkę mi może pomóc. Muszę się znowu tu dostać. Kurczę, strasznie te dungeony są tutaj zakręcone. Właśnie, zapomniałem, że jeszcze tutaj nie przechodziliśmy. Okej, tu jest przycisk. Pięknie, tak myślałem, że otworzą się te drzwi. No i co my tu mamy? Wiem, że tych, te takie ameby jakby, kurczę, nie można rozwalić. Cholera. Tą małą można rozwalić, ale tą dużą... Trzeba zamrozić. No w końcu, kurczę, strasznie się tu z nią namęczyłem. Są, słuchajcie, te teleporty. Zaraz zobaczymy, gdzie nas zaprowadzą. Pięknie, jest ten klucz. No co jest? Ale nie dostanę się tu, kurczę, przecież tu są barierki. Ojejku, dobra, tędy wszedłem czy nie?
Tak, tędy wszedłem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczymy sobie ten drugi. Mogę się założyć, że to prowadzi nas też na zewnątrz i pewnie do tego Piece of Heart. O nie, dawaj, 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 dawaj. Oby. No, dokładnie, ekstra. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy brakują, żeby znowu serduszko pełne mieć. No ale dobrze, że zdobyliśmy to. Nie tu. Dawaj, dawaj, niech się uzupełni trochę. Pięknie. Tutaj mam pomysł, wiecie co? Jeszcze pewien. Bo tam był jeszcze jeden przycisk, właśnie tu chyba nawet. Dobra. O Jezu Chryste, no. Kurczę, tego też teraz nie mogę. Tam coś musi być. No właśnie. Czemu nie mogę tego trafić, cholera? Chyba to jest jak ten mały jest w środku, tak mi się zdaje. To jest w ogóle niewrażliwe na nasze ataki. Najlepiej jakbym to, kurczę, minął. Jakbym to minął i po prostu wszedł w ten teleport i dał sobie spokój. Chyba tak zrobię. No, dokładnie, jest kluczyk. Jest kluczyk, moi drodzy. Teraz tak, wracamy na dół, bo tam były jedne drzwi, które trzeba otworzyć tym kluczykiem właśnie. I mam nadzieję, że stamtąd dostaniemy się do głównego klucza, a od głównego klucza dostaniemy się do bossa. Dobra, to jest dobrze, siatka jest dobrze. Jak ja tam na górę wchodziłem, co? Tędy chyba jakoś. Okej, okay, jest, fajnie. Przy okazji serduszka, pewnie, że się przydadzą. Aha, dobra, mam. Big key, fajnie. Ekstra. Tam nie mogę zejść, bo jest barierka, ale dobra, to już mnie nie obchodzi. To już mnie nie obchodzi, ja idę, wiecie co? No tak. Ja idę już do bossa i tyle. Tam już miałem chyba uruchomioną tą windę, więc bez problemu powinniśmy się dostać. Tak jest. Ojejku, no dawaj, dawaj, dawaj. No co jest, kurczę, nie mogłem się przykleić do ściany. Ale udało się, w końcu się udało. Teraz tylko... Wow, kurczę. Cholera. Teraz jeszcze tylko pokonać go. I powinno być dobrze. Dobrze. No to co? Spadamy. Dobra, to jest też jakiś, wiecie co, duży żółw, ognisty, wulkaniczny żółw. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, teraz wiewamy. Jejku, jejku, jejku. I
się pokaże w ogóle całkowicie. Nie trafiłem. No niestety. Ale masz jeszcze raz. A nie, już. Dobra, dobra, dobra. No wyłaź, wyłaź, kolego. Ciekaw jestem, czy ta tarcza, którą zdobyliśmy, czy nas obroni. Kurczę, odbija ataki. Oczywiście możemy spaść, ale pamiętam, że jak pierwszy raz tu walczyłem, nie miałem tej tarczy. I słuchajcie, po prostu obrywaliśmy. Ta jest mocniejsza. Ewidentnie jest mocniejsza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, no już jest dosyć ładnie skrojony, wiecie co, zaczynał się świecić, zaczyna się świecić na czerwono, więc... Więc... Zaraz powinien paść, przynajmniej taką mam nadzieję. Pięknie, poszedł. Ekstra. Mamy 3 dungeony już zaliczone. Zostały jeszcze 4. No i kolejny obrazek, tylko zanim sobie go... Ten obrazek... rozczarujemy, musimy jeszcze te serduszko wziąć. Pięknie. Trzeci Sage. Impa. To jest chyba Impa. Tak jest, Impa. Też jest bardzo znana postać, chyba w każdej części Zeldy jest. No i dobrze, kochani. Ja wychodzę. No trochę nam zajęło, trochę nam zajęło. Ja wychodzę na zewnątrz. I będziemy się żegnać pomału. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.